W ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w piątek 20 kwietnia na terenie całej gminy Grójec odbyła się akcja sadzenia drzew pod hasłem 100 drzew na stulecie niepodległości. W wydarzenie zaangażowało się 100 różnych grup, w tym m.in. szkoły, sołectwa, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki OSP, stowarzyszenia i firmy. Drzewa niepodległości zostały oznaczone specjalnymi kamieniami z pamiątkowymi tablicami. Jedno z nich posadzono obok budynku Komendy Powiatowej Policji. Wzięli w tym udział funkcjonariusze policji na czele z komendantem nadkomisarzem Robertem Faryną oraz burmistrz gminy i miasta Grójec Jacek Stolarski wraz ze swoim zastępcą Karolem Biedrzyckim. Pan burmistrz tak po gospodarsku. Proszę. Kto tam był dalej, pan burmistrz? Pan komendant, widzimy. Proszę bardzo. Kopiemy, kopiemy. Proszę. Dobrze, co? Nie za dużo, może wystarczyło nas. Muszę ksiądz zostać. Proszę, jeszcze raz może poprosimy. Nie ma. Proszę, sprzątać trochę, nie? Komendant z naczelnikiem kończycie, żeby to już dokończyć. No, pasuje, okay. Żeby już ładnie było zagrabione. A pana Andrzeja, mamy szpeca od takich rzeczy. To jest ja ochronię tego drzewa. Zobaczcie tabliczkę przy bibliotece grójeckiej, która jest. Drzewo zostało posadzone w setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. I ktoś położył kamień i taką tabliczkę. Tamtą stronę zostawiła. I dzisiaj jest. Jest do dzisiaj. To drzewo jest bardzo duże. Rzeczywiście, tak. Ja może dzisiaj nie być, bo jest w renowacji, ale ona będzie. Proszę naczelniku, pan dokończy drugą stronę. To było nielegalne, bo to było za czasów rosyjskich. Trzeba zrobić dołek, żeby tutaj wiadro wody było. Ze dwa razy, nie więcej. Później tam sobie już poradzę. Jest prosto. Dlaczego to się wypłaciło sam? Tutaj trzeba by było rok raz. No to już poprawicie później. I tak trzeba będzie taki dołeczek rzeczywiście tak, do zrobić. Dookoła zrobić. Znaki, ekologię, ziemię. Na drzewie trzeba było. Dziękujemy bardzo. Właśnie zasadziliśmy drzewo razem z policją. Jest to jedno ze 102 drzew, które sadzimy na terenie gminy Grójec z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękuję, że my jako Komenda Powiatowa Policji w Grójcu jesteśmy bardzo zaszczyceni, że zostaliśmy wyróżnieni i to drzewo symbolizujące wolność i niepodległość naszej ojczyzny właśnie będzie tutaj na naszym terenie. Akcja pod hasłem 100 drzew na stulecie niepodległości, bardzo szczytny cel. Musimy o tym pamiętać, że po 126 latach odzyskaliśmy niepodległość. Warto o tym pamiętać, warto to pielęgnować. Ja takie mam poczucie, że nie zawsze do końca, szczególnie młodzi ludzie, mają świadomość tego, jak wiele musieliśmy zrobić, żeby tą wolność odzyskać. Polska historia jest jedną wielką księgą, na której zapisanych jest wiele tragicznych, ale też i chwalebnych kart. Bohater tamtych czasów, marszałek Piłsudski, powiedział, że kto nie szanuje przeszłości, ten nie zasługuje na szacunek w teraźniejszości i naród taki nie ma miejsca w przyszłości. Serdecznie dziękuję policjantom, panu komendantowi Robercie Farynie, a także zastępcom i wszystkim funkcjonariuszom za włączenie się do naszej akcji.